zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Wrocławski klub koszykówki w klasyfikacji do lat 20 zajął 5. miejsce. Sukces czy porażka? Przed wyjazdem na finały jechaliśmy z założeniem walki o medal. No niestety turniej weryfikuje pewne nasze założenia. Tak naprawdę o wszystkim zadecydował drugi mecz z Politechniką Gdańską, który zagraliśmy bardzo słabo, na słabej skuteczności. No i niestety pozostała nam walka tylko o 5. miejsce. W defensywie wrocławianie zagrali dobrze, zdecydowanie gorzej zaprezentowali się w ataku. Zawiodła szczególnie skuteczność. Generalnie jeśli chodzi o założenie obronne, było nerealizowane praktycznie w dużym wymiarze czasowym, natomiast zabrakło nam to, o czym rozmawialiśmy przed wyjazdem. Mądrości w ataku, takiego spokoju gry w ataku, no i przede wszystkim skuteczności. Teraz seniorzy WKK oczywiście w dużej mierze oparci o młodzież rozegrają kolejny mecz w drugiej lidze. Tym razem wystąpią przed własną publicznością. Kończymy pierwszą rundę zespołem Biofarmą Poznań, z którym mieliśmy okazję rywalizować teraz na finałach Mistrzostw Polski U20. Wtedy tam przegraliśmy 20 punktami i w sobotę rozpoczynamy rundę rewanżową z zespołem z Wałbrzycha. Najbliższy rywal jest wrocławianom dobrze znany. Jaki to jest zespół? Zespół Biofarmu Basket Junior Poznań, zespół głównie oparty na chłopakach z rocznikach 9-4, 9-5. Czyli troszeczkę starsi chłopcy niż chłopcy z naszego zespołu, szybko biegający, nieźle dzielący się piłką. Mam nadzieję, że będzie dobry pojedynek. Główny szkoleniowiec wrocławskiego klubu koszykówki liczy, że jego podopieczni w najbliższych tygodniach pokażą pełnię swoich umiejętności. No, mamy taką nadzieję, że po tych finałach U20 chłopcy przede wszystkim poprawią skuteczność, bo tutaj był największy problem. No i mamy nadzieję, że to będą dobre pojedynki, te najbliższe dwa, na które serdecznie kibiców zapraszam. Środowy mecz z Biofarmem rozpocznie się o 18:00 w hali sportu walki AWF przy Paderewskiego. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl